Bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że jestem wzruszony i jest to dla mnie ogromne przeżycie. Z jednej strony dlatego, że miasto tak mocno wpisane w historię Polski, w historię Małopolski, od prawie 700 lat nadaje mi tytuł honorowego obywatela. Ale przede wszystkim jestem bardzo wzruszony tym, że to państwo mi go nadajecie. Że tym samym przyjmujecie mnie państwo do swojej społeczności, do społeczności Wolbromian. Szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś poczucia, żebym na to zasłużył, ale jestem ogromnie wdzięczny, bo moje zaangażowanie w wolbromskie sprawy i stosunkowo częste wizyty tutaj w Wolbromiu jako posła na Sejm były związane po prostu z tym, że ja się tutaj dobrze czułem i dobrze czuję. Wśród państwa, w tej atmosferze, którą państwo tworzycie, w tej atmosferze, która zawsze była atmosferą dobra, sympatii, poważnego podejścia do wszystkich tych spraw, które tutaj załatwialiśmy, a które dla Wolbromia i dla Wolbromian były istotne. Uśmiechnę się, bo pewnym dowodem tego, jak ja zawsze odbierałem Wolbrom, było to, że na wydarzenia różne, które tu były organizowane, czy to były Dni Wolbromia, czy to były dożynki, przyjeżdżała ze mną moja córka, przyjeżdżała ze mną moja żona. Wierzcie mi państwo, Wolbrom był jedynym miastem, gdzie moje panie ze mną przyjeżdżały. Moja żona, zanim została pierwszą damą, nigdy nie brała udziału w żadnych wydarzeniach, gdzie ja byłem jako poseł oficjalnie. Ale atmosfera Wolbromia, zaangażowanie i sposób, w jaki państwo przeżywaliście i organizowaliście wszystkie te ważne dla siebie wydarzenia, były takie, że po prostu warto było w tym uczestniczyć. Jeżeli się dało, to pomóc, a jeżeli nie, to po prostu być tutaj, w państwa społeczności, zobaczyć to na własne oczy, z jak wielką starannością właśnie i zaangażowaniem ogromnym. To wszystko jest prowadzone. Uśmiecham się tu zwłaszcza do pań z kół gospodyń wiejskich, którym dziękuję z całego serca za obecność. Czytałem w ostatnich dniach historię Wolbromia. I pomyślałem sobie, że to się nie wzięło znikąd. Jeżeli człowiek przeanalizuje, ile razy ten Wolbrom na przestrzeni tych 700 lat swojej historii ucierpiał, ile było tutaj najazdów, jak potop szwedzki zniszczył Wolbrom, że zostało niespełna 500 mieszkańców i 80 domów, jak na przełomie XIX i XX wieku czterokrotnie pożar spalił setki domów w mieście. Jeżeli ktoś pamięta o tym, że w 1892 roku zaraza cholery zabiła większość mieszkańców, to musi na Wolbrom patrzeć z szacunkiem. Czemu? Bo miasto za każdym razem z uporem się odradzało. Dlaczego? Dlatego, że państwo tacy jesteście, z pokolenia na pokolenie. Nie opuszczacie swojej ziemi, nie opuszczacie swojego miasta, nie zostawiacie tego. Jest pewnie wiele miejsc i w Polsce, i na świecie, w których może żyłoby się wygodniej. A jednak jesteście tutaj i cały czas, jeżeli się coś zniszczy, to to naprawiacie. Z uporem, zdecydowanie. Jesteście niezwykle rodzinni. Jesteście niezwykle życzliwi, jesteście niezwykle pracowici, zaradni. To są wspaniałe cechy. To są cechy,
które powodują, że ludzie osiągają sukces, nawet jeżeli są przeciwności losu. Taki właśnie jest Wolbrom. Tacy właśnie państwo jesteście jako mieszkańcy tego miasta, jako mieszkańcy tej ziemi. Dlatego tak wielkim zaszczytem jest dla mnie to, że jak powiedziałem, w symboliczny sposób przyjmujecie mnie państwo do swojej społeczności. Ogromnie, ogromnie za to dziękuję. Moja żona dzisiaj była w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym. Mówi do mnie przez moment, kiedy byliśmy sami, wow, niesamowite, jak piękny obiekt, jak bardzo zaangażowani ludzie, z jak wielkim poświęceniem pracują, jak są bardzo oddani temu, co robią. W tej tak ważnej sprawie, dla tych, których los pokrzywdził. A przecież to nie jest jakoś rewelacyjnie wynagradzana praca. A wymaga tyle zaangażowania i tyle serca, żeby ją wykonywać właśnie w taki sposób. Ogromnie państwu za to także jako prezydent Rzeczypospolitej dziękuję, że właśnie tacy jesteście. Byłem także na posiedzeniach Rady Miasta na przestrzeni tych lat. I to też już mówiłem dziś do państwa rady, że zawsze byłem pod wrażeniem tego, że tu załatwiano sprawy ponad podziałami politycznymi. Że tutaj załatwiano sprawy patrząc rzeczywiście na potrzeby mieszkańców, na dobro miasta. Że ja, mówiąc szczerze, tak nawet nie bardzo rozróżniałem, kto tutaj jest z jakiej opcji politycznej. Bo wszyscy zawsze byli kulturalni, byli serdeczni. To była przyjemność uczestniczyć w tej polityce wolbromskiej, czy nawet ją tylko obserwować. Bardzo państwu za to dziękuję. Jest dla mnie naprawdę wielkim zaszczytem, że zgodziliście się państwo uczynić ze mnie wolbromianina. Dziękuję serdecznie.